Co wydarzy się wkrótce? Kochani widzowie, dzisiaj zobaczymy, jaki problem dotyczy nas i jak rozwiąże się ten problem wkrótce. Witam naturalnie wszystkich bardzo serdecznie i moich subskrybentów, i nowych wszystkich słuchaczy, którzy pojawili się na moim kanale. Proszę Was serdecznie o subskrypcje nowe, byście zostali z nami i codziennie oglądali moje filmiki z wróżbami. Kochani, dzisiaj oczywiście powróżę z kart Tarota i Lenormanda. Oczywiście proszę Was o komentarze po wróżbie. To znaczy, po oglądnięciu filmiku, proszę, napiszcie mi komentarz, zostawcie swój komentarz, swoją obecność, dlatego że byliście, dajcie mi jakiś znak. Czytam komentarze Wasze codziennie. Proszę również o lajki i bardzo proszę również wszystkich potrzebujących na wróżbę indywidualną. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście wyślijcie mi e-maila. Mój e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. I ja Wam napiszę o warunkach takich wróżb indywidualnych. Umówimy się na termin. Przyślecie mi zdjęcie lub zdjęcia, jeśli chodzi o partnera, i Wasze daty urodzenia, pytania do kart, i wtedy indywidualnie jest oczywiście dokładniej. Dobrze, kochani, teraz zobaczmy, jaki problem nas nurtuje. Jaki problem jest teraz ważny? Jaki problem jest na dzień dzisiejszy ważny? Powiedzcie karty, jaki problem jest na dzień dzisiejszy ważny? Jaki problem jest na dzień dzisiejszy ważny? Powiedzcie karty, jaki problem jest na dzień dzisiejszy ważny? Powiedzcie karty, jaki problem jest na dzień dzisiejszy ważny. Jaki problem jest ważny i aktualny? Jaki problem jest ważny i aktualny? Jaki problem jest ważny i aktualny? Powiedzcie karty, jaki problem jest ważny i aktualny. Powiedzcie karty, jaki problem jest ważny i aktualny. Powiedzcie, co wydarzy się wkrótce. Powiedzcie karty, co wydarzy się wkrótce. Dobrze. Dobrze, i teraz dolosuję. Mamy tutaj problem teraźniejszy i jak ta sprawa się potoczy. I teraz do każdej karty Tarota dociągnę karty Lenormanda. Na pierwszy temat, co jest teraz za problem, tak? Aktualny. Jaki problem jest teraz aktualnie ważny? Jaki problem jest teraz aktualnie ważny? Problem jest teraz aktualnie ważny. Powiedzcie karty, jaki problem jest teraz aktualnie ważny. Powiedzcie karty, jaki problem jest teraz aktualnie ważny. Powiedzcie karty, jaki teraz jest problem aktualnie ważny. Powiedzcie karty, jaki problem jest teraz aktualnie ważny. Problemy jakieś miłosne są. Problemy emocjonalne, problemy miłosne, problemy tutaj na tle, powiedzmy, uczuciowym. I karta Tarota pokazuje rzeczywiście 8 mieczy, to pułapka, klatka mentalna. Wierzycie w coś, że coś musicie, macie mentalność w klatce, chciałybyście coś robić, ale nie robicie żadnego kroku, tylko stoicie pasywnie, nie chcecie nic widzieć, nie chcecie nic słyszeć,
Jesteście w takiej, widzicie, swojej własnej klatce. Nie chcecie otworzyć oczu, nie chcecie nic zobaczyć, pomimo to, że pragniecie być może jakiegoś spełnienia w sprawach uczuciowych, miłosnych, pragniecie być może relacji, ale strasznie potężne wręcz blokady. Ósemka mieczy mówi o blokadach. Co jeszcze tu jest bardzo, bardzo istotne dla tej karty i dla tych blokad, to to, że tutaj na poziomie głowy wszystko skrupulatnie chcecie przemyśleć, przeanalizować i to jest wasza właśnie pułapka, że nie pójdziecie za głosem serca, nie pójdziecie za głosem duszy, tylko wszystko tutaj na poziomie rozumu, tak, głowy, chcecie przeanalizować i rozstrzygnąć i to was blokuje. To jest ten problem dzisiejszy. Karty Lenormanda potwierdzają ten problem. Niesamowite blokady. Zobaczcie, karta blokad, mozolna nad tym również praca. Coś, co jest uśmiercone, co jest zakończone, zablokowane właśnie poprzez to, że wy jesteście w swojej tej mentalnej klatce. Musicie z tego wyjść i zacząć od początku. Musicie pójść za głosem serca, zacząć jeszcze raz od nowa, dać szansę, wyleczyć tutaj wszystko, swoją egzystencję, swoją stabilność, szukać coś stabilnego w miłości. Oczywiście chodzi tu o sprawy uczuciowe, pokazały nam to karty na dnie talii. Chodzi o sprawy uczuciowe, powinniście tutaj wyjść, jeszcze raz na nowo próbować coś leczyć, nie wiem, szukać coś stabilnego. Natomiast nie blokować czegoś, tak? Nie blokować czegoś, co może rozwinąć się tutaj jeszcze raz dobrze, stabilnie, pozytywnie. Nie blokujcie tego, dajcie temu szansę. I zobaczmy teraz, kochani, jak ten problem właśnie tych blokad, tej mentalnej klatki się w najbliższej przyszłości rozwiąże, czyli co wydarzy się wkrótce, co wydarzy się wkrótce. Taki jest tytuł też tej wróżby, tego rozkładu, czyli do obecnego problemu, tych potężnych, no wręcz blokad i balastu, tak, który sobie sami jakby tutaj sporządzacie. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce, jak te sprawy się potoczą, jak te sprawy się rozwiążą. Wow, bardzo piękne, pozytywne karty, ale no niestety jest tu rzeczywiście jakiś fałsz. Uwaga, Królowa Monet mówi jeszcze raz o stabilizacji, czyli chodzi o to, byście postawili na swoją własną stabilizację, ale również Królowa Monet to osoba, która żyje w zgodzie z sobą i z naturą, z otoczeniem. Królowa Monet to osoba spokojna, zrównoważona, przedsiębiorcza, zaradna, pracowita, bardzo, bardzo jakby odpowiedzialna. Także tutaj wy jesteście w tej energii królową, jesteście królową monet. Oczywiście jeśli jesteście spod znaku byka, panny, koziorożca, to na pewno jest wasza karta, czyli rezonuje na 100% i to weźcie sobie do serca, tą wróżbę, ten rozkład. Natomiast jeśli nie jesteście spod tych trzech znaków ziemskich, to bądźcie w tej energii, czyli bardzo zdecydowanej, silnej kobiety, która jest przede wszystkim w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą, jest bardzo zrównoważona, stawia na stabilność, stabilność własną, stabilność związku, stabilność w zawodzie, w finansach. Postawcie na stabilność, na równowagę własną. Tutaj będzie jakieś zaproszenie, otworzy się coś, jakaś perspektywa zaproszenia, być może spotkania, randki, flirtu, rozmowy, jakieś uroczystości, zaproszenia na jakąś uroczystość, gdzie otworzą się tutaj nowe jakieś perspektywy. No mówimy tutaj o perspektywach uczuciowych, emocjonalnych, ale uwaga, ponieważ jest jakiś tutaj fałsz. Ktoś, kto z wami zagrywa, gra,
Być może ma dwie twarze, jest dwulicowy, nieszczery, nie pokazuje swoich uczuć, nie pokazuje wszystkiego, całej prawdy. Tutaj taka osoba będzie się z Wami chciała spotkać, będzie się chciała skontaktować z Wami, zaprosi Was na jakieś spotkanie, ale uwaga, ponieważ no, nie jest to sytuacja do końca jakaś rzeczywiście szczera, jest jakiś fałsz, jakaś zdrada, jakiś, nie wiem, być może po prostu osoba nie mówi o sobie szczerze, nie opowiada, ale tutaj będzie ta osoba wysyłać wiadomość, tak jak mówiłam, zaproszenia i będzie chciała przyjechać, będzie chciała doprowadzić do Waszego spotkania, by zacząć coś od początku, tak? Jest jedynka, czyli zaczynamy od początku, jakiś cykl. Tutaj, kochani, na pewno jest chęć spotkania, chęć kontaktu, tak? Chęć wiadomości, wysyłania tej komunikowania się, chęć spotkania, wysyłania być może zaproszenia na spotkanie, w sensie takim, że będziecie się komunikować. Nie blokuj, ponieważ te blokady muszą tutaj odejść, muszą się wyleczyć. Tutaj dziecko to też jest początek czegoś, czyli daj szansę początkowi jakiemuś, daj szansę temu spotkaniu, daj szansę tej komunikacji, natomiast przyglądaj się, czemu ta osoba nie pokazuje szczerze swojej twarzy, swoich uczuć, czy ta osoba szczerze wszystko mówi, tak, czy się szczerze dobrze prezentuje, czy wszystko o sobie po prostu mówi prawdę, także obserwuj, bądź tutaj rzeczywiście bardziej uważna, natomiast nie blokuj tego spotkania, nie blokuj tej komunikacji i przede wszystkim wyjdź ze swojej klatki emocjonalnej i bądź królową monet, czyli bądź Ty stabilna i stawiaj na stabilne relacje, stabilną komunikację, stabilne spotkanie, stabilne związki, mów również, komunikuj o tym, że szukasz czegoś stabilnego, czyli jakby broń swoich przekonań. Jeśli szukasz czegoś stabilnego, stabilnej miłości, stabilnego związku, to stawiaj na takie stabilne kontakty. Jest szansa rzeczywiście, że tutaj dojdzie do jakiegoś spotkania w kwestii miłosnej. Tego Wam życzę. To wydarzy się wkrótce. Dziękuję za Waszą uwagę, obecność. Dziękuję już z góry za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za Wasze nowe subskrypcje. Zapraszam i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.